Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z Progress League. Dzisiaj sobie zagramy takie 2-3 gierki, w zależności od tego, czy przeciwnicy będą rage-quitowali w trybie jedynki. No generalnie ostatnio trochę nie miałem formy, ale chyba już powoli do niej wracamy. Miałem bardzo długą przerwę od grania tego game modu. No i też ostatnio jest trochę mniej autorskich filmów na kanale. Myślę, że o tym porozmawiamy w trakcie odcinka, a teraz szybkie cięcie do meczu. No dobra, mamy naszego pierwszego przeciwnika, jest to Bounty, o kurde, MONTHLY ELITE, także możemy dostać w pierdziel, jak się nie skupimy. Kurde, chciałem więcej pogadać szczerze na tym odcinku, ale tutaj może być wysoki poziom wyjątkowo, dlatego może od drugiego spotkania będziemy, a zresztą wywalone w jego śmieszny tytuł. No to zaczynając od wszystkiego, wracamy z Progress League. Dlaczego ostatnio jest mniej autorskich materiałów? Otóż nie ma co ukrywać, zbliżają mi się egzaminy. Ja jestem tegorocznym maturzystą, więc troszeczkę chcę się do tego przyłożyć. No i poza tym takim, nie powiem, że to jest główny argument, no bo też po prostu troszeczkę mam mniejszą wenę, założyłem kanał na Twitchu. Dlatego jak ktoś chce, również często zacząłem ostatnio streamować, ponieważ internet mi w końcu zaczął pozwalać. No, link do Twitcha pewnie przypnę w komentarzu, jak nie, to na pewno będzie w opisie. No, to już koniec reklamy. No, tam w każdym razie macie takie małe Progress League na żywo. Czy to niekoniecznie Progress League, jak zobaczycie na rangę. A, ten jak na miesięczną elitę to coś tak poduje. Chociaż ten tytuł chyba nie wiadomo za co jest. W sumie nie mam pojęcia, chyba za bycie, dostanie się tam gdzieś na ESL. Nie wiem, jak ktoś wie, to może napisać. Ale ładne małtko. Złoty Fenek. No właśnie Feneka by mi się przydało skołować tak naprawdę, bo bym sobie nim pograł. No, także coś tam myślę, że wykombinuję. Wracając, już mi się powoli coraz lepiej zaczyna grać w Rocket League'a. Miałem małą przerwę od Rocketa na rzecz właśnie Valoranta. No i miałem nieco większą przerwę od jedynek, bo w zasadzie ostatni raz je grałem na... To znaczy ostatni raz. Przez ostatnie 2-3 dni grałem sobie na live'ach właśnie, a poprzednio to grałem w zasadzie na tym odcinku na starcie sezonu, jak zdobywaliśmy rangę zaraz po placementach. No. A dzisiaj też nie eksperymentowałem z jakością odcinka, mam nadzieję, że będzie w miarę stabilnie domocna, bo ostatnio było w miarę tak okej. Dlatego postanowiłem już nie robić zmian. Wyjątkowo się w to nie bawimy. No i cyk, 4-0. Bardzo fajnie nam na razie idzie. A może jak sforfajtuję, to będzie kolejny mecz. Chociaż widać, że waleczny zawodnik nie chce się poddać. No, kick-offy też widzę, że poprawiliśmy. No, strasznie jakoś łatwo się gra w tym meczyku. Może po prostu forma dobra wraca. Tego nigdy nie wiadomo. No. Kontynuując, mam nadzieję, że dzisiaj też nie będzie dużego problemu z dźwiękiem. Już nie mówię o tym z gry, bo tam to naprawdę nie mam pojęcia. Będę kombinował przez dłuższy moment, co może być nie tak, ale chodzi mi bardziej o to, że już ja będę mówił w miarę stabilną głośnością, nie będę jakoś mówił mega cicho i będzie mnie w miarę mocno słychać. Mocno, w sensie wyraźnie, dokładnie. Okej. Kurde, dzisiaj jakoś dużo gadam. Dobrze nam idzie. Ciekawe ze względu na co. Wszystkie kick-offy nasze. Przeciwnik z górnej półki, nie no, może nie z najwyższej, ale Titla ma groźnego, no to musicie przyznać. Tytuł ma groźny, no i tracimy bramkę, niestety nie będzie do zera. Tutaj zawodnik odzyskał swój honor, teraz byleby nie zrobił wielkiego comebacku. Okay. Strasznie słabe kick-offy ma. Nie wiem, czy to będzie Sokole Sherlock Holmes, ale chyba to nie jest jedynkowy zawodnik. Takie mam wrażenie. Generalnie wydaje mi się, że też mógł mieć dłuższą przerwę od gierki. Okej. No spokojnie sobie wykończymy. Tak to miałem zrobić. Oczywiście planowałem na Brazylię. Tak wiecie, Joga Bonito. Nie będę na pustą strzela, tylko sobie zagramy na jakieś tutaj ostre place'y. O, przywidział nas. Ale na szczęście my... Takich, nieważne, nic nie mówiłem. 7-2 to też dobry wynik. Okej. Kurczę, aż mi trochę... Tak dzisiaj dużo gadam, że aż mi trochę ślina się kończy. Muszę się napić łyka. Możecie również dać znać, jak tam wam idzie w Rockecie, co tam ostatnio porabiacie. Okej. A, postaram się też, w sumie miałem mówić, komentować, co robię i co się powinno robić w trakcie grania, ale to tak zawsze średnio idzie. Spróbujemy strzelić jak najszybciej, prosto. No, gramy na czas generalnie, to było planowane. Tutaj go zdemujemy, dzięki czemu, to znaczy będziemy udawali, że go zdemujemy. No, jak najgorsze jest gadanie, bo wtedy wiadomo, co ja planuję zrobić. Jak coś przez przypadek wyjdzie, to nie mogę udać, że to było planowane. Trochę się próbowaliśmy bawić z nimi w Mind Game, ale jak widać Mind Day, a nieważne. Muszę się chyba skupić z powrotem, bo zaczynamy tutaj frałować meczek. Okej. A kilka gramy. Niby nie powinniśmy jechać po boosta, aczkolwiek on ma go 0, to... A z racji, że wygrywamy wysoko dalej, musimy trochę na czas pograć. Tutaj sobie wywalimy piłkę i może na demo. Mieliśmy i spróbujmy kopnąć jak najmocniej. O, brańło. Nie no, nie jest to zły zawodnik, kiedy nie, chyba nie rozgrzany był. No to styki kofy jakieś takie ma pośledzone w moim stylu. Dobra, ej. Nie da mi się podpuszczać, tutaj sobie jakoś ponadjeżdżamy. Szybki challenge. Myślicie, że co? A, kurczę, powinienem tą piłkę zabrać, ale... Widać, że trochę zestresowany zawodnik. Sobie poczekajmy. To było głupie. Ale nam się upiekło. I się rozwaliliśmy nawzajem, także w sumie dla mnie wyszło idealnie. Jeszcze mi zaraz piłko po tej stronie. On nie ma czasu, także... A, myślałem, że będzie challenge'ował przez to, że właśnie nie ma czasu. Ale nie tym razem. No, pierwszy meczek wygrany, także bardzo fajnie. Można zrobić szybkie cięcie. O, i właśnie sobie ustawiłem takie fajne fajerwerki, bo... Myślę, że dobrze wyglądają po prostu. No i w drugim spotkaniu gramy z kimś, to ma nick po prostu 42. Nie wiem, co to może oznaczać. Może to oznacza, że ma tyle lat, czy coś. Albo może to oznaczać, że możecie wbić tyle lajków pod tym odcinkiem. Nie no, oczywiście żartuję, ale wiadomo, jak chcecie więcej Progress League'a, to dobrze jest tak pozachęcać zostawieniem jakiegoś lajkacza, czy tam... czegokolwiek. Jak nie macie subskrypcji, to też tam nie zaszkodzi zostawić. A ja może się skupię na graniu, bo przegryw... No nie wiem, co ja robię. Całe szczęście on też nie jest najlepszym zawodnikiem. No, ten mecz się zaczął bardzo prymitywnie. Ale już jesteśmy szybsi. Nie udało nam się wyrównać. Okej. Cały czas nie mam... Nie wiem, czy gadam dobrze. Zobaczymy. W zasadzie zobaczę, jak będę oglądał odcinek, czy mnie dobrze było słychać. Mam nadzieję, że... O kurde. Że tak. No. Bo się spodziewał, że od razu będzie bramka, aczkolwiek my tutaj chcieliśmy zagrać na czas również. Jakbym strzelił od razu, to co? Sekundy dłużej bym miał na nadrobienie tej wielkiej przewagi. W ostatnich sekundach meczu. Okej, udało nam się go przebić, zbieramy szybko boosta i na pewniaka strzelamy na pustą rameczkę. Udaje nam się podwyższyć prowadzenie. No, co ja wam mogę powiedzieć? Dzisiaj tak nie za dużo komentuję swojej gry, bo chciałem właśnie porozmawiać na te wszystkie różne tematy, ale w zamian powiem wam w sumie najważniejszą rzecz na temat jedynek, czy to jakichkolwiek rankedów, no to wasze nastawienie do meczu. Ja czasami po prostu... Najważniejsza jest pewność siebie. Jak jedziecie na pustą bramkę i się wahacie, się zastanawiacie, że może nie traficie, no to wtedy naprawdę się zwiększa szansa, że nie traficie, a jak macie taką pewność siebie, że bramka jest wasza, to naprawdę dużo większa jest szansa, że wykluczycie i strzelicie bramkę. Pewność siebie to jednak podstawa w giereczkach, której niestety bardzo często brakuje. Czy to mi, czy to zapewne... O kurde. Ładny strzał oddał. A i też taki protip, nie tylko może do jedynek, ale myślę, że szczególnie. Ja sobie ustawiłem czat na Team Only, czyli po prostu nie mogą mi nic pisać przeciwnicy, dzięki czemu jestem odporny, czy to na jakiś mindgame, czy to na jakieś zaczepki. No i raz, że się gra spokojnie, dwa, że nic mnie nie rozprasza. Moim zdaniem jest po prostu lepiej w ten sposób. No i proszę bardzo, strzelamy kolejnego opena, prawie jak jedynkowiec. Nie wiem, jakbyśmy byli jedynkowcami, to byśmy powinni właśnie misować wszystkie openy, ale pokazujemy, że nie jesteśmy najbardziej doświadczeni w tym trybie. Okej. Okay. Tutaj tak nie przeraszujmy go za bardzo. Flip reseta, on z tego nie zgarnie, dlatego szybka kontra, zgarnijmy boosta. Podskoczenie, żeby go nie wiedział, co się dzieje. Przyblokowanie jego wbicia. No i tutaj zagramy go. Nie wierzę, że to weszło. Pozdrawiam Wesza. Tylko dlatego, że powiedziałem weszło. Cóż za dowcipy. No, okej. Okay. No i proszę bardzo, tracimy bramkę. W sumie w takim słabym stylu. Nie wiem, nie zwróciłem uwagi, że... Nie wiem, co ja to zrobiłem. Mogłem sobie spokojnie przyjąć piłkę, bo... On po prostu odjechał. Nie podjeżdżajmy za blisko. A już można. Też ważne jest, żeby jak najwięcej... Kurde, nie spodziewałem się, że takie agresywne się zrobi nasz 42. Nasza 42. Czyli preset, czy nie? O! Okej. Okay. Nie chciałem jechać po ziemi, żeby nas nie bumpnął, dlatego tak jakoś może dziwnie z waszej perspektywy poczyniłem. No, tutaj ładny save'ik ze strony przeciwnika. Idzie za nami, to sobie szybko wróćmy. Spróbujmy spinczować. Kurde, ale to by była ładna bramka, jakby weszło. Szkoda. No i demo. W najmniej spodziewanym momencie, przynajmniej na tych rangach się nie spodziewają. Kurczę, ale tamta naprawdę mogła być solidna brameczka, jakby ten pinch szedł w bramkę. To było takie... O, tu się wysoko. Ale nam to nie przeszkadza, strzelamy bramkę. Też generalnie sobie zmieniłem trochę sensitivity, bo nie wiem czemu, ale chyba kiedyś mi się źle grało, więc zwiększyłem je bardzo mocno, po czym o tym nawet nie pamiętałem, no i grałem na strasznie wysokim sensie, na którym po prostu mi nie szło. W sumie to odkryłem z 2 dni temu, że miałem takie mega ultra wysokie czułość, jak to się nazywa? Chyba po prostu czułość. Przez co naprawdę moje kontrola piłki i tak dalej ucierpiały. No ale odkąd zmniejszyłem, to mi się naprawdę gra solidnie. Z ustawieniami kamery tak samo kombinowałem. Generalnie wiele zmian wszystkiego było w ostatnim czasie. Nie wiem, co on robi. Chcę sobie zużyć pusto trochę. Nie wiem, co ja robię. Ale chyba się zdążymy wrócić, bo jesteśmy ultra szybcy. O, nawet ustawienie kontrolera sobie zmieniałem. Próbowałem grać na roll left, roll right, ale to nie dla mnie po zastanowieniu. O. Dobra, tracimy bramkę. Chyba jest taki sam wynik w sumie jak w poprzednim spotkaniu w tym momencie. Przy czym to jeszcze jest dużo czasu, żeby uległo zmianie. Okej. Okay. No i mam nadzieję, że nie macie problemu, że więcej Grantii się pojawi na kanale, ponieważ tam Markus naprawdę super robotę robi. To troszeczkę chcemy rozpromować. Poza tym, tak jak mówię, ze względu na egzaminy czytam po prostu na to, że ostatnio jakoś nie miałem największej ochoty ponagrywać własnych materiałów, to przynajmniej mieliście co tam pooglądać, czy tam wiadomo, jak ktoś nie chciał, to nie ogląda. Przynajmniej coś się działo. Okej. No i proszę bardzo, kolejna wygrana na odcinku. No, postaram się na następnym już Progress League być trochę wyżej z rangą. Może powalczymy o czempiona 3 na jedynkach, chociaż naprawdę jedynki są takie ciężkie dla mnie. Nie wiem, co tutaj powinno się robić. No ale co, pozostaje ćwiczyć i progresować. A ja wam dzisiaj dziękuję za odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Możecie dać znać, czy chcecie więcej Progress League'a, czy w ogóle co chcecie na kanale w tym okresie. No i z fartem, hej!